Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną analizę z turnieju kandydatów, gdzie bierze udział nasz Jan Krzysztof Duda. Pierwsze miejsce gwarantuje mecz o mistrzostwo świata z Magnusem Carlsenem. Wspomnę tylko, że partnerem transmisji jest firma Lenovo, która wspiera Jana Krzysztofa Dudę technologicznie. Również serdecznie dziękuję za zaufanie. Przejdę już od razu do rzeczy, ale jeszcze niespodzianka Otóż dzisiaj, czyli mamy niedziela, 20, przepraszam, 19 czerwca, organizuję turniej szachowy online o godzinie 20 wraz właśnie z firmą Lenovo i mamy dużo nagród. Zapraszam serdecznie, link znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. Można się zapisywać, trzeba tylko należeć do klubu Pan Szachuś. Mamy 10 nagród głównych plus 3 nagrody losowe za 33, 55 i 88 Miejsce. Są to koszulki, kubeczki, podkładki pod myszkę. Wszystkie yy, szczegóły są opisane jak już się będzie w turniej. E, zapraszam serdecznie, kibicujemy Jankowi i przejdźmy do analizy partii, yy, którą Janek rozegrał yy, z Dingli Renem, najlepszym chińskim szachistą, aktualnie drugim yy, szachistą świata pod względem rankingu. No i tak, Janek rozpoczął ruchem E4, zagrał drugą partię, bo to jest druga runda i drugą partię gra kolorem białym. Posunięcie E5, skoczek na F3, skoczek na C6, goniec C4. No i tutaj wiadomo, że Janek gra partię włoską często, ale Chińczyk zagrywa skoczek F6, posunięcie prowokujące do zmiany decyzji i do zagrania na przykład skoczek G5. Bardzo często taki ruch się widuje no, na poziomie takim, powiedzmy początkującym, amatorskim, ale to jest normalny debiut. Można tutaj po prostu fajnie sobie zadziałać i zaatakować pionka na F7. No ale tutaj są oczywiście inne warianty. Można grać D5 po wybiciu, jest skoczek A5, goniec B5 i tak dalej. Nie będę tu się zagłębiał, tylko tak wspomnę, że w ten sposób mniej więcej czarnymi można grać. Tu się oczywiście gra C6 i różne tam warianty wchodzą, ale to tak na marginesie. Janek teraz zagrywa posunięcie D3, czyli decyduje się na swoją partię włoską, goniec na C5, posunięcie C3. Ruch C3 jest bardzo ważny, ma taką funkcję, żeby zagrać w pewnym momencie posunięcie D4, czasami też można zagrać posunięcie B4, ale też jest, jeszcze jest taka bardzo ważna kwestia, ten ruch C3 daje możliwość temu gońcowi potem schować się na polu C2. To może wyglądać na pozór dziwnie, bo y, Goniec, czyli taka aktywna figura, chce się schować w obóz y, swój tutaj przez zapionki, ale y, partia włoska jest bardzo strategicznym debiutem. Tam jest szereg idei, takich bardzo trudnych, uważam. Strategicznych, gdzie trzeba bardzo dobrze rozumieć ten debiut, no ale ten ruch jest takim podstawowym. Czasami jest też tak, że jak skoczek atakuje gońca na C4, no to goniec sobie idzie na B5, na A4, a potem ucieka na C, bo w razie czego nie możemy oddać tego gońca tak po prostu za na przykład skoczka C6. D6 ze strony czarnych, roszada, roszada, wieża E1. Tak jak wspomniałem, teoria tutaj działa dobrze. D4 już można próbować kombinować posunięcie A5 widzimy, że ten ruch zapobiega na przykład posunięciu B4 i jest opcja oczywiście schowania na A5 na A7 gońca. Bardzo często grają teraz zawodnicy szczołówki światowej ten debiut Katują go niemiłosiernie i białym, i czarnym kolorem. No cóż, jest moda na włoską, no to yy, gramy włoską, kiedyś yy, w dawnych czasach również była włoska i debiut jest cały czas aktualny, tylko takiej oczywiście wersji troszeczkę strategicznej, nie ostrej, że gra się od razu D4. H3 ze strony Janka nie pozwala gońcowi tutaj wejść na pole G4, ogranicza nieco figurę z C8. H6 robi to samo Chińczyk tutaj dla gońca C1 yy, i Skoczek zagrywa z B na D2. Ten skoczek ma za zadanie przejść na F1 i na przykład na G3, czasami na E3. E, no, przede wszystkim, no figura z B1 musi być wyprowadzona w jakieś lepsze miejsce. Goniec zagrywa na E6. No, i o, o, oczywiście tutaj nie polecam chyba zbijać. Znaczy, zbić można, oczywiście, to są jak najbardziej takie tam ruchy e, dozwolone. Ja na włoskiej, tu się przyznam, nie znam się, na szachach też mało się co znam, ale raczej bym tego gońca nie zbił z uwagi, tak patrząc logicznie, że jak zbija pionek, niby zdwojone tutaj by były pionki, ale otwarta linia dla wieży daje pewne takie, myślę, że fajne możliwości tutaj czarnymi. Tak mi się wydaje, wolałbym to raczej teraz grać czarnymi niż białymi, ale Janek zagrał goniec b5, czyli unika wymiany gońców, Atakuje skoczka, w pewnym momencie, oczywiście, skoczka można wybić. Jak najbardziej, to jest dużo zależności, ale też goniec czasami po prostu wraca. W tej sytuacji Hetman zagrywa na B8. Bardzo ciekawe posunięcie. Jak ktoś się troszeczkę nie orientuje jeszcze w grze czarnymi, no to taki ruch ciężko znaleźć. Ale ten Hetman znajduje bardzo fajną placówkę na polu A7. Co ciekawe, tak mi się przypomniało, że też taki manewr istnieje w obronie królewsko-indyjskiej w pewnych wariantach. Skoczek zagrywa na F1, Hetman A7, tu goniec z Hetmanem świetnie atakują pole F2, no więc wieża zagrywa na E2. To są jak najbardziej normalne posunięcia. Janek ma przygotowany debiut zapewne perfekcyjnie i posunięcie a4. Widzimy co robi chińczyk. Tym ruchem troszeczkę ograniczamy skrzydło hetmańskie, a przede wszystkim też jest opcja zagrania hetmanem trochę wyżej na a5 z atakiem na gońca po prostu. W tym momencie skoczek zagrywa na g3. Hetman na a5, no i cóż ten goniec, e, goniec b5 może zrobić? Pytanie jest takie, czy wybić na c6, czy zagrać c4, żeby bronić tego gońca? Otóż, jakbyśmy zagrali c4, to spróbujmy sobie wyobrazić taki ruch, skoczek a7, no i myślę, że z gońcem są ogromne problemy, więc e, sprawa jest jasna. Trzeba po prostu wybić skoczka. No i tak też się dzieje. Tak jak już mówiłem, no niby gońca za skoczka nie warto wymieniać, ale to jest określona już pozycja i określone działania. Goniec zagrywa na D2. Pozycja ma charakter zamknięty, więc para gońców może nie jest jeszcze aż tak piekielnie mocna w tym wypadku. Goniec zagrywa na B6. Hetman C2, no i takie manewry w, w swoim obozie. Król A7 troszeczkę wyżej tego króla, tutaj Chińczyk podprowadził C4. No i jest atak na Hetmana. Hetman musi uciekać, jest na A7 i Goniec na C3. Goniec poprawił swoją placówkę, uderza wprawdzie w pionach, który jest broniony, ale tutaj białe mają już plan, żeby zagrać posunięcie D4 w pewnym momencie to jest naturalny objaw w obronie włoskiej. W partii włoskiej wróć. Jakiej obronie? Partii włoskiej oczywiście. Skoczek zagrywa na G8, można powiedzieć, figura się wraca, no to słaby ruch. Niekoniecznie no to są manewry, jak już wspomniałem, bardzo zresztą trudne. I wieża zagrywa na D2. No i zwróćmy uwagę, grozi zagranie po prostu D4, i taki ruch już no jest zwyczajnie sporym zagrożeniem. W tej sytuacji Chińczyk zagrywa najlepiej w pozycji, jest to ruch C5. Powiedzcie mi, moi drodzy, kto by z was takiego zagrał blokując gońca i Hetmana. Strasznie nie chce się grać takiego posunięcia, ale to ma swoje plusy. Przede wszystkim nie puszcza pionka D4. Tutaj skoczek ma manewr poprzez E7, C6 i na przykład na D4. No i teraz też goniec zawsze ma opcję wymiany na A5, więc tu się wszystko u czarnych dobrze kalkuluje. Wieża zagrywa na F1, tutaj plany może mieć białe, plany białe mogą mieć takie, żeby zagrać F4. C6 ze strony Chińczyka, no i ciekawy ruch, taki zamykające drogę skoczkowi, Ja powiem szczerze, żebym w ten sposób próbował tutaj działać, no ale to są zawodnicy 2.800, więc wiedzą lepiej. Skoczek zagrywa na H2, Janek przygotowuje prawdopodobnie F4. F6 zostaje zagrana i jeszcze wieża E2 subtelnie. Ja naprawdę nie rozumiem w pewnym momencie pewnych ruchów tych zawodników, szczególnie gdy gramy strategicznie w swoim obozie. Jest to bardzo trudne do zrozumienia i do manewrowania. Jedyne co, to możemy posłuchać lepszych od nas i po prostu analizować sobie partyjkę dalej, Hetman zagrywa na D7, goniec na D2 widzimy już, tu jest opcja na F4 no i teraz Chińczyk zagrywa G5, bardzo odważnie bardzo fajny ruch zapobiegający takiemu posunięciu ale tu się nic białemu nic się absolutnie nie dzieje Janek zmienia koncepcję gry i przerzuca wieżę na B1, tędy będzie chciał działać Skoczek zagrywa na E7 posunięcie, B4 no, i teraz pionek wybił tutaj na B3. Zastanawiam się, co by było, gdyby pionek zbił tutaj na B4. Ten ruch dla białych byłby trochę lepszy, z uwagi na to, że zbijamy gońcem. No, i narzuca się, troszkę się narzuca posunięcie C5. Oczywiście Chińczyk prawdopodobnie by tego ruchu nie zagrał, ale jakby taki ruch nastąpił, no to oczywiście odchodzimy gońcem, i pojawiają się dla białych kolejne opcje w stylu skoczek F1, skoczek E3, skoczek na D5. Ewentualnie tutaj skoczki na F5 sobie działają. Więc tutaj białe miałyby takie powiedzmy fajne pole do popisu manewrowe, ale Chińczyk jest mocny i zbił w przelocie. Tutaj wieża wybiła na B3. Zrobił się wolny pionek. W ogóle ciekawe, że jak tutaj by doszło do takiej bardzo uproszczonej końcówki, no to ten pionek mógłby zrobić tutaj karierę na linii A. Tak się nie dzieje. Póki co. Jest dużo figur. Goniec zagrywa na C7. Goniec na E3. Manewry, manewry. Hetman E8. Wieża B7 z atakiem. No to Hetman D8. W zamkniętej pozycji nie jest to strata tempa. Absolutnie tu się nic wielkiego póki co nie dzieje. Hetman D1. Goniec D8, C8. I wieża wraca na B3. Tak, żeby ta wieża miała tutaj opcję jeszcze zagrać na b2, hetman e8, zagrywa chińczyk, wieża e na b2, wygląda groźnie, ale zobaczcie, gońce mocno pilnują tych pól, więc ciężko się wedrzeć tymi wieżami tutaj do obozu, czasami może poświęcenie, ale to już mega trzeba dobrze policzyć i konkretnie zagrać. Na razie póki co jest hetman g6, skoczek z h na f1, wieża f7, hetman e2, manewry cały czas, król g8, Goniec na d Widzimy tutaj i białe, i czarne za bardzo nie mogą się przełamać. Oczywiście D5 istnieje taki ruch, ale w tym momencie chyba on nie działa, tylko białe czekają na otworzenie pozycji. Jeszcze jest ruch F5 do zagrania i tak też się teraz dzieje. Zagrywają czarne. Białe oczywiście wybijają, trzeba to wybić. Nie można sobie pozwolić na taki ruch F4, bo mogły być spore kłopoty, więc wybić koniecznie trzeba. Skoczek wybił, skoczek, goniec i skoczek zagrywa na gierszy. No oczywiście jak tu się wybije to super białymi, bo te wieże potem mogą sobie dobrze podziałać. Goniec jednak wrócił na C8. No i tutaj gońce jak już wspomniałem, dobrze pilnują pola B6, B7, B8. Goniec na E3 ze strony Janka, Król G7. No i Janek dał szacha teraz. Król wrócił. Janek wrócił i król znowu na G7. No i znowu szachy Król G8. I panowie podpisali remis. Zgodzili się na remis. Powiem wam, że Uważam, że mimo wszystko jest to dobry wynik dla naszego zawodnika, mimo że gra białymi. Dink Liren jest bardzo solidnym i mocnym graczem. Wprawdzie w pierwszej rundzie przegrał, ale to, jest, to są dopiero dwie rundy, tu się może bardzo wiele jeszcze wydarzyć. Myślę, że dwa remisy Janka w pierwszych dwóch rundach to są dobre wyniki, mimo wszystko, więc trzymamy mocno kciuki. A ja przypominam wam o turnieju, który jest dzisiaj, 19 czerwca, o godzinie 20 gramy w szachy z nagrodami. Wszystkie szczegóły są w opisie i w linkach. Dzięki za dzisiaj, za te partię. Do zobaczenia i kibicujemy Jankowi, trzymamy kciuki.